Sam pomysł Unii Celnej jest świetny. Im więcej wolnego handlu, tym lepiej. Rzecz tylko w tym, że w tej chwili stosunki między Europą a Stanami Zjednoczonymi należą do jednych z najlepszych na świecie. Średnia opłat celnych jest około 3%. To jest niższa między na przykład Stanami Zjednoczonymi a Chile czy Argentyną, gdzie obowiązuje już umowa celna. Problem jest również w tym, że kwestie sporne są trudne do rozstrzygnięcia poza referendum albo zmianami konstytucji w Stanach Zjednoczonych. Stany mają zagwarantowane prawo do odmawiania siedzibom albo producentom zagranicznym swoich produktów na swoim terenie. Tego rząd federalny nie jest w stanie zmienić, to by wymagało zmiany konstytucji. Stany Zjednoczone z kolei domagają się bardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących praw autorskich, co również jest nie do przeprowadzenia większości państw europejskich. W Ameryce okres kwarantanny jest 75 lat, w Europie 35. Trudno te dwie ze sobą połączyć, wymagałoby również zmian wewnętrznych przepisów. Dotyczy to również takich rzeczy jak wydobycie gazu łupkowego, które w Ameryce jest uznane za coś normalnego i częścią normalnej infrastruktury, w Europie mocno kontestowane przez ekologów i także rządy. Dotyczy to również emisji CO2, w tej chwili znacznie dalej zaawansowane, znacznie bardziej w Europie niż w Stanach Zjednoczonych. Te punkty sporne prawdopodobnie zostaną wyłączone z negocjacji, co spowoduje, że tak naprawdę porozumienie będzie tylko listkiem figowym do tego, co i tak już w tej chwili mamy. Próbą dla Obamy podkreślenia, że rzeczywiście próbuje coś robić w kwestiach gospodarczych, a dla rządów Unii Europejskiej jeszcze jeden złudzenie, że rzeczywiście rozwijamy się, a nie pogrążamy w coraz większej stagnacji. Serdecznie.